ostatni raz w tej starej formie, jak mam być szczery. No, To by na było razie powiem ciekawe. szczerze, że nie wiem, aczkolwiek patrząc teraz po tym, co się dzieje, to O! tyranozaury są już zauważone i raczej nic z tego nie będzie. Koda. Jakby zatrzymali się w tym krzaku od rzeki, oni mieli realne szanse na złapanie i zabicie Oriany, bo ona by pewnie poszła właśnie do tego krzaka, żeby postawić warda. Albo po prostu posłużyłaby za warda sama. No ale troszeczkę się tyranozaury pospieszyły, no i nie udała się ta akcja. Także wszystko rozegra się, myślę, w dość standardowym trybie. Jarvan jedynie zacznie, z tego co widzimy, od Reda. No, Zac zacznie od Reda. No, od czego mógłby zacząć? No, mógłby oczywiście zacząć od Blue, ale jednak od Reda będzie mu chyba troszeczkę prościej. Może jakiś szybki gank na drugim poziomie przez Lumiego mógłby zostać tutaj zastosowany na Tak, no topie. też właśnie się nad tym zastanawiam, czy ten gank na poziomie drugim, trzecim nie będzie właśnie jedną z opcji, którą Lumi dość lubi często zagrywać, tak? To jest jedna z takich rzeczy, których Lumi nam się tutaj już pokazywał niejednokrotnie i niejednokrotnie wychodziło to na plus dla tyranozaurów. Także możemy, wydaje mi się, mieć za moment tutaj jakąś akcję. No, przekonam się niebawem. Widzimy, że kieruje swoje kroki raczej w kierunku środkowej części mapy. Gdzie to jest w sumie bardzo Jest, sprytne, bo jest, jest, Oriana jest, jest będzie. wejście na środek, to jest to, co mówiłem. Co prawda Jerzyk najprawdopodobniej przeżyje. Lumi jeszcze trochę obrażeń dostanie, ale nadal to już jest sporo utraty życia na tej alejce. Tak, właśnie miałem wspominać, że właśnie Oriana ma to do siebie, że ona na początku mimo wszystko przeposzowuje, żeby wykorzystać pasyw, nie? Czyli te dodatkowe obrażenia z autoataków, co pozwala często z większością magów wymieniać się dużo skuteczniej na tych pierwszych trzech levelach, gdzie nie są wszystkie umiejętności dostępne. Oj, Oj, ten teraz hak. Hubert Tarapatak tak ściągnięty playem flash do tyłu, to nie wystarczy. Ignite do przodu, flash i strzał! To wystarczy, pierwsza krew! Przelana przez Bikopka. Ależ pięknie tutaj to zostało rozegrane. Wykopek tym hukiem, no rewelacyjnie się popisał. Do tego jeszcze oczywiście Aftershock, no i Fly. No nie było opcji tak naprawdę ucieczki. Troszkę mi się wydaje, że może spóźniony ten flash. No nie wiem, czy była jakakolwiek opcja do tego, żeby wyjść z tego w jakikolwiek sposób. Tak, ale uwaga, niepopularna opinia. Moim zdaniem to był błąd. Bo to jest 5 minut, w ciągu których Zac może robić z Warusem wszystkie najśmielsze rzeczy, jakie ma w swojej wyobraźni, ale biorąc pod uwagę, że jest Żelusiem, to tego jest całkiem sporo, nie? Zmierzam do tego, że nie mając flasha, jako Warus jesteś po prostu taką siedzącą kaczką, czekającą na to, żeby Zac przyszedł i po prostu spuścił łomot. Także ja po prostu tutaj czekam. Tylko czekam na to, aby Dzidosław się pojawił na bocie. No, zobaczymy, czy ci Dosław posłucha tego, co właśnie przed chwilą powiedziałeś, czy to raczej jednak będzie tak, że ta dolna linia nie będzie tutaj wspomagana przez tego junglera, chociaż teraz w ciekawe wyjście Jerzyk podchodzi, Serio? ale jest już tutaj widziany w tym momencie pewnie przez ten sztandar. Nie, czy tam nie było sztandaru? Nie, nie było Tam chyba nie było sztandaru. sztandaru, oni chyba nawzajem nie wiedzieli, że są tam, aczkolwiek. No nie, nie mogli wiedzieć, Nie mogli, bo nie mogli, Jarvan nie przyszedł od było tego. własnej dżungli i był za wieżą, boże, za ścianą jakby. Natomiast sam Zac był w krzaku, a na rzece nie ma wizji, więc mógł tam wejść niezauważony. Ach, mało brakowało, ten minion, bohaterski można powiedzieć, minion zasłonił swoim ciałem czemu i udało się uniknąć tego huka. Tak jest. Przepchnięte środek póki co. Natomiast Lumi, no, po tym pierwszej akcji troszeczkę oczywiście spoczął tutaj na laurach, poszedł sobie do dżungli. Także czekamy na kolejną jakąś próbę ataku na linii. Tym razem będzie to najprawdopodobniej górna alejka. Lumi już tam czeka, w tym górnym krzaku. Zobaczymy, czy mścicielowi uda się coś działać. No i teraz jest Mega Nar. Może będzie dobra sytuacja do tego, żeby zaatakować, ale Tirti od razu zużywa swój flash. No i mimo wszystko akcja się powiodła. Został summoner spalony. No ale nie udało się oczywiście zabić, nie było takiej możliwości, chociaż teraz próba i wchodzi w to wszystko Zac, no trzeba będzie przytrzymać, bardzo dobre wejście, no i chyba nie przeżyje tutaj tenże Thresh, jeszcze do tego No. flash zagrany, Varus osamotniony wycofa się do bazy i to jest to, co mówiłeś, wejście Zaca powoduje, że ta dolna linia się po prostu zatrzęsie i no może być nieprzyjemnie tutaj dla drużyny tyranozaurów.
Tak, no spalony błysk przez Varusa w celu zabicia na drugim levelu. To jest tak, takie wielkie, ozdobne zaproszenie dla Zaka. Cześć, przyjdź do nas, bardzo chcemy, żebyś zrobił nam brzydkie rzeczy, nie? I no, dziwi mnie też, że w sumie zespół czerwony nie zdał sobie z tego sprawy jakoś wcześniej i nie starał się jakoś tej linii przeciągnąć w swoim kierunku, czy inaczej pozwolić Hubertowi nawet za cenę tam paru creepów przepuszować w ich kierunku, po to, żeby być bezpieczniejszym, żeby mieć w ogóle szansę na ucieczkę. Bo to też można było jakby na swoją korzyść obrócić, tak? Palisz tego flasha, też tutaj rywalowi sugeruje, że chodź przyjdź zgankuj. I to oznacza, że zarówno top, jak i mid ma trochę więcej wytchnienia, nie? Masz, raczej spodziewasz się, że Zak będzie atakował dolną alejkę, a nie środek, nie topa. I to jest też ten moment, w którym zespół czerwony mógłby sobie wykorzystać, żeby przejąć inicjatywę również na tamtych częściach mapy. No ale tak się nie zdarzyło, nie ma co tutaj teoretyzować. W międzyczasie Talia próbowała walczyć o wizję, ale walczy dwóch na jednego. Tak, no tutaj niestety w przewadze przeciwnika no nie da się na razie póki co wywalczyć tejże wizji, więc wizja tyranozaurów została nieco uszczuplona. No a jeszcze tutaj się odniosę do pytania z czatu. Tak, jak najbardziej, Grass of the Undying działa z Gangplankiem. Gangplank jest postacią klasyfikowaną jako walcząca w zwarciu, także w pełni korzysta z tej runy kluczowej. A z drugiej strony Parley nakłada efekty przy ataku, tak? On hity, więc jak najbardziej też działa na tą runę. I teraz zobaczę dwóch na środku, doskonały shockwave, dwie osoby, flash w tył. To może nie wystarczyć, Percher jednak rozbija w pył rywala. No i Zak zginie tutaj po raz pierwszy w tym spotkaniu, flash do przodu, próba dobicia, to się udaje. Jerzyk pokazał kolce, zabija rywala, no ale sam chyba zaraz zapłaci za to życiem. Jest Janna, jest tarcza, flash do przodu, chyba wystarczy jednak ze strony jak Jarvana. To Lumi pięknie rozegrał, udało się ominąć tornado, do tego jeszcze w tym momencie hook od wykopka. No naprawdę bardzo dobrze to tyranozaury przemyślały i rozegrały. No było oczywiście frag tutaj od strony drużyny finansistów, no ale jednak ta Oriana musiała również polec, no i tak się stało. Czy to było worth dla Ori? Pytanie ze strony Birtka. Szczerze? Chyba nie, bo ona mogła przeżyć. To z tego, że zabiła, jak i tak sama się wywróciła i w sumie nadal ten zespół przeciwny korzysta łącznie na tym bardziej, bo było więcej asyst i tak dalej. Także w złocie no, widać 1000 sztuk złota przewagi. Na jednym zabójstwie tego się nie wypracowuje, także tutaj asyst też zaczął wchodzić w grę. No, biorąc pod uwagę, że w zasadzie też mają przewagę w creepscorze, to zawodnicy czerwoni, no to... Zwłaszcza dolna alejka. Dolna alejka, właśnie ponad 20 creepów przewagi tutaj. Lumi już czeka, więc jeżeli tylko chociaż troszeczkę za daleko wyjdą gracze drużyny finansistów, to tam już Jarvan będzie gotów do ataku. Hubert, czy on zostanie za chwilę złapany? Czy może zostanie złapana? Czemu? Na razie no. Nic się nie dzieje. Czeka cierpliwie Lumi, traci co prawda trochę czasu, ale nadal czeka. Nadal czeka na tę dogodną okazję. Teraz będzie wejście. No i zobaczmy, odcięci zawodnicy drużyny finansistów. Pięknie, taktycznie rozegrany ten dive. Co prawda nie do końca było to odcięcie, bo troszeczkę zabrakło, kilka pikseli dosłownie, aby ta ściana w pełni odcięła drogę ucieczki botlane'owi drużyny finansistów, ale i tak pomysł dobry, wykonanie dobre, wieża najprawdopodobniej zniszczona. No i tyranozaury wychodzą na prowadzenie, zwłaszcza ta wieża, to było najważniejsze tak naprawdę, bo tam zabicie potencjalnie Caitlyn to takie wisienka na torcie, ale ona nie jest konieczna, żeby tort był smaczny. Teraz zobaczmy, jeszcze Dark Passage, jeszcze Cataclysm, Demacka krzyknięta i Hubert popełnia rytualne samobójstwo. No to powiem szczerze, wydaje mi się, że błąd po stronie finansistów. 3 na 1, widać było, że wieża zostanie zniszczona. Nie było po co tam siedzieć tak naprawdę, a no fraga za darmo każdy przyjmie. Jak najbardziej, także ta wisienka jednak została zrobiona, taka kandyzowana, więc w sumie cukiernik musiał chwilę poczekać, zanim ją dorzuci, nie? Także była wieża, było zabójstwo, a nawet dwa z całej sytuacji, 5 do 2, plus mam ten Drake. Pytanie, czy Dzidosław ukradnie? Raczej nie, bo na razie... Co?
Come on, panowie, jest chyba smajcik, o ile się nie mylę. Tak jest, za chwilę będzie, Za dobrze, chwilę będzie, to ma dlatego sens. odciągnięcie jest. No, ale Czekali widzimy... na szybki wypadek. Ale widzieliśmy, że w międzyczasie na naszym minimapie pokazał się Zach tutaj w zupełnie innym miejscu. Nie chciał próbować kraść tego smoka. Z jednej strony może się nie opłacało, z drugiej strony też ten skok, no nie w tym, bo z tego co pamiętam, Zakiem można było kraść w trakcie skoku, można było te smite Tak, wybrać. nadal można. Nadal no właśnie można to zrobić, natomiast no nie było jakby opcji chyba, żeby bezpiecznie w miarę spróbować to ukraść, także nie było, nie chciał tutaj ryzykować Dzidosław. Pytanie co to do uczelnia, jest to Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. No, fajna uczelnia, nawet przyznam szczerze, że sam rozważałem jako jeden z dwóch etapów, w sensie jako jedno z dwóch, bo drugim oczywiście był UJ, na który się ostatecznie zdecydowałem. Przeważyło to, że na UJ-cie był dostępny po prostu ta specjalizacja produkcja gier wideo, podczas gdy na WAT-cie no, rozważałem specjalizację cyberbezpieczeństwo i kryptografia. Ciekawe, ciekawe obydwa kierunki oczywiście. No, wiesz jaki to był ból, że musiałem się zdecydować tylko na jeden z tych dwóch? No, masakra. No co zrobić, no nie zawsze możemy dostać to co chcemy, no niestety. No ale wracając do naszej oczywiście rozgrywki. Swap linii nastąpił, tak jak już zdążyliście pewnie zauważyć. Natomiast Lumi już jest na górze. I to za chwilę może przerodzić się w jakąś ciekawą akcję, bo do tego dołącza jeszcze Herscher na dole. Oj, Tirti. Tutaj był atakowany, udało mu się uciec spod rąk tego Meganara, no i będzie wejście na górę, jest tornado zagrane, Zak przyciągnie, chociaż wykopek próbuje odpowiedzieć, ale trafia tylko w miniona i raczej chyba więcej tutaj nie zobaczymy akcji, jeszcze Oriana bije trochę talię, tarcza założona na tego Tureta, żeby jednak troszkę mniej tych punktów stracić, no ale... No ciekawie, ciekawie się zapowiada póki co, ale ta rozgrywka, no niby 5-2, niby te 2000 złota jest przewagi, ale no jeszcze wydaje mi się, to nie jest ten czas, żeby śmiało można było powiedzieć, że tutaj jest pewnego rodzaju dominacja. Jest przewaga, ale do odrobienia. Teraz, Zak, po raz kolejny, zdążył wejść, jest dobry fly, bo to tylko tak naprawdę zostanie wyłapany w tym momencie tenże trash, no ale właśnie, nadchodzi tutaj talia, trzeba użyć heala i do tego jeszcze zrzucone tornado i znowu bez fragów, zobaczcie, że no trzeba się naprawdę napracować, chociaż teraz Jerzyk może być w tarapatach, bo będzie za chwilę tutaj Lumi z kataklizmem, jest flash przez ścianę, ale widzimy, że Herscher nie odpuszcza przeciwnikowi. Szósty frag w tym momencie dla Tyranozaurów i pierwszy dla Midlanera tejże drużyny. Oj, zatrzymany! Czemu? Biedna, czemu? O, i ten heal w ostatniej chwili, doskonale, tylko Pegu ratowany, również tutaj Zak zostanie zbity i Dzidosław będzie musiał się pożegnać z życiem, przynajmniej przez chwilę i za szarego ekranu obserwować wydarzenia, które rozgrywają się na górnej alejce, to jest 9-2, tyranozaury kompletnie zmasakrowały rywala i jakby zgodnie również z tym moim oczekiwaniem sprzed meczu, jeszcze w ogóle sprzed transmisji, no pokazują, że w tym pierwszym spotkaniu raczej są faworytami. Tak, no póki co widzimy, że ten moment właśnie, ten, który był dosłownie przed paroma chwilami, może zaważyć się na losie tego spotkania, bo tyranozaury jak już się rozpędzą, to wiemy do czego są zdolni, widzieliśmy ich dwa poprzednie mecze, 2-0, 2-0, 17 minut, 18, 19 i oni potrafią w tak bardzo szybkim tempie kończyć gry, więc jak tutaj finansiści pozwolą im się rozkręcić, no to mogą już ich nie zatrzymać, ale miejmy nadzieję, że to było tylko takie chwilowe, takie jednorazowe potknięcie. Finansiści wrócą za chwilę tutaj, otrząsną się i wrócą do tej rozgrywki. Za minutę 50 smok, także czekamy z niecierpliwością. Myślę, że zawodnicy również, chociaż teraz znowu wykopek bardzo agresywnie, jest huk rzucony, ale nie trafiony. Tutaj przyciąga się latarnią, zaklinacz dżemu, ale widzimy, że nic więcej z tego nie będzie. No i zauważ, że zaklinacz dżemu jak na takie zagrożenia, które mu wróżyłem w tym spotkaniu, radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, 3-0-2, nie? Także teraz zobaczmy, naciąga się Zach, skacze w kierunku rywala, trafia go w swoim Q i tam próbował go ściągnąć, ale latarnia. Doskonała pozycja ze strony wykopka, pozwala zabezpieczyć Warusa.
Tak jest. No tutaj dobra próba, ale na posterunku w tym momencie wspierający drużyny tyranozaurów. No i teraz Lumi, on będzie próbował uciekać. Jest tam atak tutaj od Dzidosława, ale już trzeba się odwrócić, bo już był Thresh, już był w tym momencie Varus. Chain of Corruption na pewno już było po gotowiu. No i co? No, po raz kolejny Lumi stara się przyciągnąć do rywala, naskakuje również Zak po raz wtóry i zaklina drzemu. Tarap atak jest zagrany momentami, doskonała decyzja tego zawodnika, żeby samym tutaj kataklizmem odciąć się reszty rywali. Niemniej jednak ten pirat jest nie do pokonania, doskonały szokły. Jeszcze ściąga tutaj ostatecznie Thresha w samo centrum tego fali uderzeniowej. No i zabezpiecza to zabójstwo, jeszcze teraz stara się uciekać ostatecznie to pewnie zespołu niebieskiego, ale... Zdaje się, że Herscher wraz z Gnarem są w stanie wyczyścić ten teamfight. Hubert flaszuje i udaje mu się dzięki temu przeżyć. Ależ krwawa bitwa rozegrała się na środku. Tak, no ja powiem szczerze, że przez pewien czas myślałem, że tutaj tyranozaury po prostu polegną w tej walce, mimo tego, że no naprawdę całkiem nieźle to wyglądało z ich strony. A tak to, no finansiści tutaj już pokazali, że potrafią walczyć, że te walki nie będą tak proste, jak się mogłoby wydawać. No ja też tutaj zaznaczałem, nie, że Gangplank może okazać się być problemem i wbrew pozorom nie zostało mu poświęcone dość dużo uwagi i teraz to procentuje. W tym teamfightie zadał ogromną ilość obrażeń te beczki, są naprawdę ogromnym zagrożeniem i zaklinacz dżemu wyparował w pojedynku z tym piratem. Także no wygląda to nieciekawie. Kolejny huk rzucony, ale nie trafiony. Oczywiście odpowiadając na pytanie z czatu, to jest pierwszy mecz pomiędzy tymi dwiema drużynami. Pierwsza mapa w tymże starciu. Przypominamy, że oczywiście w T-Mobile Lidze Akademickiej wszystkie mecze rozgrywane są w systemie do dwóch wygranych. Zresztą wynik widać na ekranie. Obok oczywiście nazw drużyn są wpisane cyfry i tam ten wynik można sobie zobaczyć. Smok żyje, czeka tutaj na tyranozaurów, albo oczywiście na drużynę finansistów do podjęcia, ale na razie widzimy, że tyranozaury są podzielone. Talia na górze, Lumi oczywiście z wykopkiem i zaklinaczem dżemu podejdą po tego smoka, no bo czemu by nie? Skoro się pojawił, to trzeba brać, skoro przeciwnicy tutaj nie reagują, co prawda podejście od Zaka stanowczo za późno, widzieliśmy przed chwilą smajcik i już Mountain Drake zostaje zabrany. Tak jest. Także z tym Mountain Drake'iem dodatkowo będzie jeszcze łatwiej tak naprawdę puszować pozycję rywali. 10% dodatkowych nieuchronnych obrażeń to jest to, co jest tak naprawdę na tym etapie gry potrzebne zawodnikom tyranozaurów. Herald podejmowany to jest ostatnie niecałe 2 minuty, bo w zasadzie nawet niecałe minutę 30 na to, żeby dokonać tego czynu. Z Heraldem będzie łatwo złapany Zak, może być problem, zobaczmy co zrobić, flash w tył. Erka nadal dostępna i rzuca się na Lumiego! Ten Tarap atak ucieka do wybuchającej roślinki, przeskakuje przez ścianę. Ace in the Hole rzucone w Thresha, także tutaj obrażenia nie będą wystarczająco potężne. I przejęcie Herald potencjalnym łupem zespołu niebieskiego. Finansiści wykalkulowali, że to ryzyko się opłaca i zobaczmy, czy faktycznie się powiedzie dokładnie tak. Dirty zabezpiecza ten Objective i doskonałe wrogie przejęcie w wykonaniu finansistów. Tak, no to jest to, co finansiści właśnie potrzebują, jakiegoś dobrego, jednego chociażby zagrania, żeby wybić z rytmu drużynę tyranozaurów, no to się udaje, chociaż teraz Dzidosław w opałach, dobrze, że był tam oczywiście jego midlaner, czyli Jerzyk z Command Protectem, żeby obronić swojego leśnika, no przeliczyli się trochę gracze drużyny tyranozaurów, no i no, ten Herald po stronie drużyny przeciwnej. Przecież teraz wykopek po raz kolejny, będzie atak, jest fly, jest oczywiście ulti zagrane, no i zobaczmy, no, najprawdopodobniej nie przeżyje tego Jerzyk. Kataklizm tutaj odbezpieczony i nie dało rady. No i zobacz, ta wieża. Zemsta była słodka. Pada w kosmicznym tempie. To jest właśnie Varus i prawie zmasakrowana Janna. Ta została tutaj jakimś cudem uratowana, uciekła pod wieżę i tabeczki za późno wybuchają, niszcząc kolejne miniony. Pytanie, gdzie zostanie wykorzystany Herald, bo on jest cały czas dostępny. No, musi się tylko podnieść Jerzyk, bo Jerzyk z tego co widzę to miał tego Heralda, więc
Tak, Zobaczymy jak Donnarumma. tylko, zobaczymy, ty, zobaczymy pewnie gdzie ten Herald pójdzie, jak tylko Jerzyk nam się tutaj do tej gry znów włączy. No i co, 13,5, 7 tysięcy niespełna, 6,5 można powiedzieć. 6,5, no 6,5 tysiąca przewagi, jeżeli chodzi o złoto. Baron oczywiście wstał jakiś czas temu, także on tym razem będzie czekał na jedną bądź drugą drużynę, by się tutaj chciała z nim może zaprzyjaźnić, nie wiadomo. Po raz kolejny wykopek Chain of Corruption, koniec! Jest Shockwave, ale to nic nie pomoże. Nic nie pomoże, bo tutaj Zaklinacz Dżemu na spółkę z wykopkiem rozstrzelają tą Orianę. I to jest po raz kolejny sytuacja, kiedy wykopek świetnie wychodzi naprzeciw tutaj przeciwnika. No i Chain of Corruption, które było w tej sytuacji też mimo wszystko dość kluczowe. Unieruchomienie, hack, fly i dziękujemy, Orianna leży. Także tyranozaury narzucają tempo tejże rozgrywki i próbują brać to coraz to kolejne obiektywy. No poza tym nieszczęsnym Heraldem. No i czekamy, jak tutaj się rozwinie Herscher, jaki pełny gracji unik przed nadlatującą łapką Dzidosława. No i stara się tutaj odbijać się notorycznie rywala. No, jestem ciekawy, jak do tematu rozbiórki bazy przeciwnika podejdzie teraz zespół tyranozaurów, którzy jednak nie mają łatwego zadania. Mierzą się z Orianą, mierzą się z Gangplankiem. Obie te postacie mają doskonały wave clear. Połowicznie można to zniwelować z pomocą Barona. W miniony wzmocnione Baronem ciężej jest bić magiczne obrażenia, ale wciąż pozostaje kwestia Gangplanka, który jest doskonały tutaj w tym zadaniu obrony wieży. Tak, no co prawda, tak jak mówisz, no ten wave clear jest dobry, ale zobacz, że mimo wszystko tutaj, jeżeli chodzi o same miniony, no to ponad 70 minionów przewagi na dole, 50 minionów przewagi na środku, to są ogromne ilości, patrząc z perspektywy oczywiście też i złota. No już pomijam Varusa, który ma 6-1-2, tak, no i Jarvana 3-1, także no nie wiem, czy finansiści będą w stanie wytrzymać to tempo, aczkolwiek w pewnym momencie troszkę to tempo zwolniło i nie wiem, czy to nie jest zła decyzja, żeby odpuszczać zawodnikom finansistów w tej sytuacji, gdy faktycznie tyranozaury wypracowały sobie dość sporą przewagę. No tak. Teraz ten Herald puszczony, ale nawet nie dotrze na zasięg rozpoczęcia procedury uderzenia główką, a co dopiero uszkodzenia samej wieży. Problemem finansistów jest to, że są zepchnięci tak mocno do defensywy. Jakby oni nie mają zbyt wiele narzędzi do tego, żeby samemu rozpocząć natarcie, mam wrażenie. Oni muszą grać reaktywnie, oni muszą reagować na to, co robią rywale i spróbować kontrolować ich zagrania. Sami nie mogą rozpoczynać własnych decyzji, tak mam wrażenie. No, na razie póki co tak oczywiście jest, jak mówisz. No, nie mogą za bardzo też się wysunąć poza pewien teren, jeżeli chodzi o Summoner's Rift, no bo no, po pierwsze nie ma zbyt dużo tej wizji. Wizja jest ograniczona tak naprawdę do ich dżungli, a przeciwnicy, no, raz są na górze, raz są na dole, raz tutaj, raz przepchną środek, raz wezmą po raz kolejny smoka. Dobra, teraz latarnia rzucona w tym momencie przez wykopka. Wardzik zostanie zniszczony, postawiony kolejny. Widzimy, że ten Infernal Drake zostanie najprawdopodobniej zabrany. Wyciągnięty jest teraz, no i zobaczmy, czy Zach spróbuje. No, spróbował to co zwykle, ale tam nie było Drake'a. Chociaż teraz widzimy, że jest Mega Nar. Doskonały Ultimate. Na rapatach Gunpunk faszuje w tył. Pierwszą ofiarą mógł być Zach, ale udało mu się uratować kanonada. Powstrzymuje natarcie rywali, spowalniając ich bardzo skutecznie. Lumi przyciąga się do przeciwnika. Ginie nam Caitlyn, ginie nam Janna. Double kill dla Varusa. A Dirty ucieka, ten szczur lądowy, nie pomagając zespołowi, to go nie uratuje, ponieważ Książę Demacji go dogonił i Herscher kończy z zabójstwem. Tylko jeden zawodnik żywy, przyciągnie się do mnie na doskonały play, to było wymierzone. I Seraph Embracer ratuje jakimś cudem Jerzyka. Pytanie, na jak długo? Bariera. Oj, bariera, mało brakowało, aby to Herscher poległ, no ale 1-5, nic nie będą w stanie zrobić tutaj gracze drużyny finansistów. No i oczywiście ten inhibitor zostanie zabrany. Trzeba tylko jeszcze, wracając do
tego teamfightu, który widzieliśmy przed chwilą, trzeba też oczywiście wspomnieć, jak dobrą ścianę postawił Herscher w tej sytuacji, gdzie widać było, że Hubert zrobił flasha, a nagle patrzy, o, ściana, i pewien problem się pojawił tutaj na drodze ucieczki graczy drużyny finansistów. No naprawdę świetnie skoordynowane to było wszystko i to pokazuje, że jednak no w pewnym sensie, patrząc po tej pierwszej grze, mieliśmy rację, że to tyranozaury są tutaj faworytem i na razie uświadczają nas tym swoją grą. No i cóż, pozostaje nam znowu czekać na decyzję ze strony czerwonych. Baron jest dostępny, może być ciężko go podjąć. Widzieliśmy już, że raz finansiści zdołali odeprzeć atak na ten objective, jakim był Herald Herscher. Uratowany zostanie oczywiście doskonałą latarnią, to mroczne przejście. Dzidosław spalił ultimate'a, Dzidosław jest złapany, Dzidosław jest wyrok śmierci dokonany na nim. Na krótko potem, jak ten huk rzeczywiście trafił rywala. Darmowy baron, aczkolwiek Lumi jeszcze będzie podchodził. Kataklizm, dwie osoby, no był ten mocno zagrany, ale Lumi cały czas trzyma te obrażenia. Jest Shockwave, trzy osoby, ściana po raz kolejny, bardzo dobrze zagrana. No i to może być koniec tej pierwszej rozgrywki. Raz, dwa, trzy, cztery, dziękujemy. Aż to było łatwe. Jest koniec. To powinien być koniec. Tutaj tylko te miniony jeszcze troszeczkę oczywiście przepchnąć, bo dolny inhibitor jest zniszczony. Przepchnąć te miniony i brać oczywiście już wieżę przy Nexusie. No, tyranozaury zrobiły naprawdę świetną robotę. Podręcznikowe zagranie. Tak jest. Naprawdę prawie czysta gra ze strony tyranozaurów. Doskonale sobie watowcy poradzili w tym pierwszym meczu. No nie ma tutaj co dodawać więcej, no to co chcieli osiągnąć, osiągnęli, zdobywali wszystko poza oczywiście Heraldem, no ale no nie dało się tutaj nic zrobić, no tak, mimo szczerej chęci.